Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mosz, to druga część, trzecia, przepraszam, EKG, już trzecia część w naszym studiu na Mackiewicz Tygodni Powszechny. Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, Marcin Piasecki, wydawca dziennika Gazety Prawnej, Krzysztof Sobczak, portal Lex.pl, miesięcznik Kancelaria, także wydawca właściwie, bo to jest redaktor Lex.pl. Znaczy redaktor naczelny. Redaktor naczelny, przepraszam. Tak. Redaktor naczelny. Proszę Państwa, w drugiej części audycji troszkę porozmawialiśmy sobie na temat wieku emerytalnego, bo bardzo ciekawy list dostałem od motorniczego ze Szczecina, który postuluje, aby nie można było pracować, jeśli się wcześniej przychodzi na emeryturę w różnych służbach, żeby nie można było po prostu pracować. A mogę czekać na temat tego motorniczego? Motorniczego, no i potem jedno przeszliśmy zdanie, do... Ale tak, jedno zdanie, tak, że za Piotr nie Kuczyński, wiem, za ile, czy za 5, czy za 10 lat motorniczy po prostu nie będzie miał pracy w tym zawodzie. Tramwaje będą jeździły same. Tak. Bez przesady, panie Piotrze. Też to znaczy, tak, będą jeździły. Będzie kontrolerem panu motorniczy. Sam pan motorniczy twierdzi, że wszystko idzie do przodu, ale... Wszystko idzie do przodu, technika idzie do przodu i ta praca... Drony sterują w Stanach, w Iranie. Dlaczego tramwaje nie mogły być sterowane z dyspozytorami. Ale okej, będą amerykańskie drony w Afganistanie i Iranie, to jednak coś innego. I przy tej okazji mówiliśmy o aktywizacji zawodowej, także 50-latku, a właściwie to było w kontekście zwolnienia fotografa premiera 60-letniego. No i to taka dosyć przykra sprawa, o której dzisiaj wszyscy dosyć głośno mówią i o pewnej takiej niekonsekwencji, no mówiliśmy, że mamy program 50+, prawda, aktywizacji ludzi po 50, bowiem mamy chyba najniższy wskaźnik w Europie, jeśli chodzi o aktywizację ludzi, którzy w wieku, tak zwanym wieku pracujących, w tak zwanym wieku produkcyjnym, o różnych przykładach zwalniania ludzi w starszych, no czy starszych, 60-latków, także w urzędach państwowych. No i ja tutaj apostulowałem, żeby jednak nasi politycy nie przychodzili z młodzieżą, z pięknymi dziewczynami. Ja nie mówię, że mają być brzydkie dziewczyny, nie, ale z dziewczynami młodziutkimi, które no, noszą tylko jakieś tam zeszyciki. Tylko żeby aktywizowali tych starszych, nieco ludzi doświadczonych, żeby ci ludzie byli doradcami ich, prawda, żeby zatrudnieni przychodzili na przykład do radia z doradcami swoimi, zamiast z asystentami czy asystentkami. I żeby wykorzystywali ten czas po drodze między na przykład radiem a Sejmem, czy radiem a kancelarią premiera na poważne rozmowy, żeby się czegoś uczyli, czegoś dowiadywali, a niekoniecznie, żeby traktowali... Tylko traktowali kosztuje 2000, a starszy kosztowałby 12. Żeby traktowali, no żeby tak traktowali jak dekoracje. Przepraszam, no nie chciałem nikogo obrazić, ale no, tak bym zapostulował, żeby władza dała przykład, jak aktywizować ludzi dojrzałych, jak ich aktywizować, jak ich mobilizować do tego, żeby zechcieli pracować, żeby nie zabijać w nich poczucia własnej wartości, żeby ich nie wypychać na margines. Władzo, pokaż pierwsza. Ale ja chciałam tylko dokończyć to, co mogłam dokończyć, prawda? Proszę bardzo. Anna Marcinkiewicz, że jest coś takiego, jak taki uzus społeczny kultury. I wydaje mi się, że tego u nas nie ma. Brakuje. To nie o to chodzi, że w tej chwili zwolniono jedną osobę. Takich osób zwalnia się bardzo dużo w różnych miejscach w kraju i to w urzędach, jak i w firmach. I nie jest wytłumaczeniem i nie powinno być, że bo później nie będzie można zwolnić tej osoby, bo jest ten okres chroniony. To jest absolutnie skandaliczne. Natomiast nie, ja mówię, bo on będzie za rok w okresie chronionym i już nigdy nie mógł... będzie. Ale chciałem to powiedzieć. Bo nie jeżeli wejdzie reforma, no to rzeczywiście tak, nie będzie. Nie będzie już, tak. Ale nie kiedyś będzie. Kiedyś będzie. Jest kwestia, czy urząd go przed nastąpieniem tego momentu zwolni, ale każdy czy człowiek pozwoli powinien mu pracować pomyśleć, do emerytury, że być może ma szansę dożyć do takiego samego momentu za kilka lat i znaleźć się w analogicznej sytuacji. I podobnie go potraktują. I właśnie o to mi chodzi. Znaczy sami sobie robimy to piekło. Poza tym, nie mówię, że nie można zwolnić kogoś, jak ktoś się do takiej pracy nie nadaje. Ale prawdę mówiąc, w tym przykładzie to jest człowiek, który chyba dostał WordPress Photo. Tak, bardzo jest nagradzany. Jest to wybitny fotograf. Wybitnym fotografem, postacią. Wydaje się, że można było zaproponować analogiczną pracę, tak? Na ale, umowę, zlecenie, nie, umowę poza o tym, drodzy państwo, no to nie jest tak, że fotograf jakiś tam. To jest kronikarz. No to jest kronikarz, który dokumentuje pracę i premiera,
i Rady Ministrów, jest to człowiek, którego no, fotografie dla historii są Ale nie odbierajmy instytucji prawa do zorganizowania tej samej pracy inaczej. Ma prawo, również Urząd Kancelaria Premiera ma prawo również inaczej zorganizować tę usługę, bo na przykład w innej formie poprzez zewnętrzną firmę może będzie taniej, może będzie sprawniej, może będzie inaczej. Więc urząd ma do tego prawo. Tak. Natomiast osobno jakby trzeba potraktować to, jak potraktowano tego człowieka i jaki przykład daje urząd państwowy, najważniejszy, czy jeden z najważniejszych urzędów, wszystkim innym i czy nie daje takiego samego przykładu, jak to jest w przypadku PFRON-u. My już w tym studiu też nieraz o tym mówiliśmy, że jest, ja przypomnę tylko taka zasada, że jeśli firma nie zatrudnia odpowiedniej liczby niepełnosprawnych, to płaci taki coś w rodzaju kary do tego funduszu właśnie dla niepełnosprawnych. I kto płaci kary na przykład? Płaci Ministerstwo Pracy, płaci ZUS w Polsce kary, czyli zamiast dawać przykład w tej słusznej realizacji tej słusznej polityki, to nie realizują jej sami ci, którzy ją ustanawiają i później płacą kary za. Nie, no po prostu brak zastanowienia się chwili w rządzie. Tak mogę w tym... Nie w rządzie, tylko w tej administracji koło rządu, tak powiem. Dlatego, że rzeczywiście, tak jak żeśmy to mówili, no, mówiło się, ja słyszałem ciągle, że pan jest w wieku tuż przed ochroną. No nie jest, prawda, bo jak pan Żakowski mówił, pan redaktor Żakowski mówił, kończy 60 lat w tym roku, czyli jest jeszcze ponad rok. A za rok, jeżeli wejdzie ta zmiana, to będzie musiał pracować prawie do 67, czyli za 3 lata wejdzie w ochronę. Więc nie jest tuż przed ochroną, mogli go zwolnić. Tyle tylko, że strzelili sobie stopę, no bo rozpoczęło się... Znanego człowieka, wiadomo było, że to pójdzie do mediów, bo to jest przecież tak jak dziennikarz, tylko to robi za pomocą aparatu fotograficznego. To co mówić o całej masie tych nieznanych osób, prawda? Jasne. To o to chodzi. Ja znam mnóstwo przykładów, ale ich się zwalnia na pół roku przed wiekiem ochronnym, po prostu. Niestety, taka praktyka. EKG. Jeszcze jedno zdziwienie, proszę państwa, moje. Nie jesteśmy równi wobec prawa, rolnicy są równiejsi, właściwie no, ja cytuję Joannę Solską, to jest może nie jej zdziwienie, ale przypomina o tym publicystka ekonomiczna tygodnika Polityka, a przypomina o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Z 1000 złotego zarobionego przez księgową po odliczeniu składki na ZUS i PIT zostaje z 1000 656 zł księgowej zostaje. Rolnikowi zostaje 927 zł. Jego waluta ma większą siłę nabywczą. Ot, czart. Skazać by można. Ile będzie miał, nie wiem, pytam, ile będzie miał emerytury rolnik, ile księgowe? Są minimalne emerytury. No tak, no są minimalne emerytury. Dlatego pytam, ile będzie miał księgowe. Ten kontekst też trzeba widzieć. Abstrahować nie można. EKG. Dobrze. No proszę. Mamy się dziwić? Tak. To ja mogę pozytywnie. Czy na koniec powinien być pozytywny, tak, świąteczny? Pozytywnie, tak, bo byliśmy tacy. Była wczoraj rewolucja na kolei i bardzo mi się podoba taka subtelna, bym powiedziała, rewolucja. To znaczy, że pani prezes PKP S.A. została wiceprezesem nadal. Tak. To bardzo mi się to podoba. Bo ona jest fachowcem. Tak, dlatego, że jest właśnie fachowcem. A w ogóle muszę państwu powiedzieć, znaczy, że minister nie, Nowak... Że nie wywalono minister, wszystkich że nie zostano, od razu. Że stawiono minister osobę, Sławomir która Nowak się znana. Zrobił na mnie dzisiaj znakomite wrażenie w rozmowie z Jackiem Żakowskim. Bardzo świetnie przygotowany, bardzo kompetentny. Widać, że nie podejmował tej decyzji jakoś tam pochopnie, bez przemyślenia. Co się stało, co pan Piasecki tak kiwa głową? No kiwam głową na potwierdzenie. Tak pana widać w telewizji, proszę pana. Że jak najbardziej. Ale to jest, duży eksperyment, powiedzmy. Duży eksperyment, ale dla mnie jest to bardzo interesujący eksperyment, bowiem tam jest potrzebna, jak wiecie państwo, rewolucja. Jest potrzebna świeża krew. Jednocześnie nowy prezes ma zaplecze w postaci osoby, która... No właśnie o to chodzi. Która zna się... Proszę państwa, ale to może jest rewolucja jak na kolej, ale w przedsiębiorstwach, spółkach różnych to jest normą, że jest że nie konie, bo to takie ciągłe pytanie było, a dlaczego nie kolejarz? Co, nie kolejarze będą koleją kierować? No to w całej masie przedsiębiorstw, spółek jest tak, że przychodzi finansista, prawda, jest jakiś konkurs, zgłasza się ktoś kompetentny i nie musi się znać. Minister Obrony Narodowej musiał być wojskowo, okazało się, że nie zawaliło jest kontrola cywilna nad wojskiem. Już nawet raz minister rolnictwa musi być
musiał być rolnik. I dalej jest. Tak, dalej jest. Ministrem zdrowia musi być lekarz. Raz już był nie lekarz. Nie musi być lekarz ministrem zdrowia. Wręcz przeciwnie, bo stają się wtedy ministerstwa. Ministerstwa stają się zakładnikami grup zawodowych. A to nie o to chodzi. Przy ministerstwa mamy służyć społeczeństwu, a nie grupom zawodowym. Prawda? Ale jedna uwaga, akurat ta spółka PKP. Ale nie, ja mówię teraz o ministerstwach też. To nie jest też taka typowa spółka kolejowa. A to więcej było niż ministerstwo. Tylko to jest spółka, która de facto musi rozporządzać pieniędzmi, a tak naprawdę poradzić sobie z długiem. Więc tutaj pytanie jest właściwie, dlaczego dopiero teraz tak naprawdę przychodzi po takich ludzi, którzy na tym dobrze znają. Też w kontekście słów ministra Nowaka, no to jest tak, że o ile dobrze zrozumiałem, to minister oczekuje radykalnej poprawy jakości obsługi pasażerów przez różne spółki kolejowe. Zgoda, natomiast no, tak czy inaczej PKP SA jest taką czapą, prawda, holdingową nad tym wszystkim. No i ci finansiści tutaj muszą sobie z tym poradzić. No, oczekiwania są wyraźnie duże. Ja przyznam, że tutaj też mamy z tą nominacją związane pewne zdziwienie, może od innej strony, mianowicie od takiej, że zarówno pan Karnowski, jak i Piotr Ciszkowicz, no to są fachowcy. No, trzeba przyznać, że to są fachowcy, znakomicie rozwijająca się kariera. Naprawdę bardzo, bardzo cenieni. Solidnie menedżerowie, wykształceni i tak dalej. I mimo, że ludzie też stosunkowo młodzi, to już z dużym doświadczeniem. I przyznam, że no, ja trzymam kciuki oczywiście, natomiast no, przyznam, że trochę jestem zdziwiony, mówiąc kolokwialnie, na co im to. Naprawdę, mogli sobie spokojnie... To jest wielkie wyzwanie. To jest olbrzymie wyzwanie. To jest stąpanie po cienkim lodzie. Ale to w życiu daje przyjemność, Marcinie. No właśnie to, jeżeli podejmuje wyzwanie i czuję adrenalinę, jest ryzyko, tak? Jeżeli sobie poradzę, wiem, jak to zrobić, no to pracuję na 100%. Może wyjść tak, jak ten zarządzający, co to z tym stadionem wpadł, tak. Prawda? Bo może tak wyjść, bo też podjął wezwanie, prawda? No bo tak wyszło. No i ale na ustach wszystkich... Nie wiem, czy on swoje zrobił, ale został tak opluty. Co mu się oberwało, prawda? Więc może tak się skończyć, a może się skończyć super sukcesem. Sukcesem będzie tu strasznie trudno, bo jak wiemy, był dopiero co raport Komisji Europejskiej, że Polska Kolej prawdopodobnie nie poradzi sobie z wydawaniem tych olbrzymich pieniędzy z Unii. Tych pieniędzy jest bardzo dużo, bo to jest ponad 4 miliardy. W pesymistycznym wariancie możemy stracić 1,8 miliarda, w optymistycznym 400 milionów. No ale to i tak jest bardzo dużo pieniędzy, więc trzeba coś zrobić, żeby tak się nie stało. EKG. Proszę bardzo. Tak, pesymistycznie. Krzysztof Sobczak. Wczoraj został ogłoszony taki raport o używaniu w Polsce internetu i są w nim dwie informacje. Najpierw dobra wiadomość. Otóż, że 10 milionów Polaków korzysta już aktywnie z bankowości internetowej. Druga wiadomość też dotyczy 10 milionów i już niestety to jest niedobra wiadomość, że spośród 13 milionów osób w wieku powyżej 50 lat w Polsce 10 milionów, czyli 77%, nie korzysta w ogóle z internetu. To jest taka niestety niedobra informacja w kontekście tego wieku 67 lat do emerytury, aktywizacji osób 50+, i tak dalej. No jak to... Ale ja mam w swojej rodzinie 86-latka, który korzysta z internetu namiętnie i ciągle... To z tych 3 milionów. Dlaczego nie odzywam się na fejl? W rodzinie osoby, które w życiu nie da się aktywizować 50+, jeśli z internetu nie korzystają. Moja kochana też się ma 73 lata i korzysta z internetu. Namiętnie. Także... Drogi Krzysztofie, drodzy panowie, to się tutaj to się zaczyna zmieniać. To znaczy znowu, odwołując się do przykładu rodzinnego. Ja z kolei mam przykłady w rodzinie właśnie z osób już tak powiedzmy no, w wieku emerytalnym i na emeryturze, którzy też namiętnie zaczynają się uczyć właśnie internetu, komputerów i tak dalej, w ramach instytucji, która moim zdaniem jest jedną z najfajniejszych, że tak to określę, w Polsce, czyli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak. Naprawdę, super. Tylko tam przypomnijmy, 13 milionów ludzi jest w tej populacji wiekowej 50+, z tego 3 miliony korzysta i tu podaliśmy parę przykładów z tych 3 milionów, ale 10 milionów nie korzysta. Ale Krzysiu, co mówiliśmy na początku? Ile osób nie pracuje w Polsce powyżej 50 roku życia? Abym się zdziwił Radą Polityki Pieniężnej.
Zdziwiłbym się bardzo. Proszę Państwa, zdrowych, dobrych, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję moim gościom, którzy byli dzisiaj. Anna Mackiewicz, Piotr Kuczyński, Marcin Piasecki, Krzysztof Sobczak. Ja się nazywam Tadeusz.